Okej, okay, pytanie do Tomka Olejnika. No przede wszystkim ostatnimi czasy, już przez ostatnich parę miesięcy widzimy bardzo dużą przemianę. Czy rzeczywiście to jest kwestia tego, że czujesz się pewniej w sportach walki? Jesteś po prostu pewniejszy siebie, jesteś troszkę innym Tomkiem Olejnikiem. Myślę, że cały świat to potwierdzi. Wiesz co, to już jest druga walka, no i czuję się tutaj już znacznie lepiej. Przygotowania to teraz dla mnie idą bardzo łatwo i myślę, że ta walka to będzie teraz tylko formalnością, jak mówiłem na poprzedniej konferencji. No, pełen chill czuję. No właśnie, to teraz pytanie do hejtera, bo do nas dochodzą bardzo niepokojące informacje, że podobno nie traktujesz tej sytuacji poważnie, że nie przykładasz się do treningów. Nie, i chcielibyśmy wiedzieć, jak to wygląda. Mhm. To wygląda tak, że nie chciałem po prostu pokazywać, że trenuję. Żeby on ja wiem, jak on trenuje, mogę ci tutaj pomóc w tych przygotowaniach, nie. Bo wiedziałem, że ty prezenty lubisz, ostatnio mi dałeś. Ty jesteś takim debilem, że myślałeś, że ja nie zauważę, co ty tam masz w tej reklamówce. No, stary, poczekaj. Już mogłeś to w jakiś kartonik zapakować, a nie w worku foliowym. Tutaj kolega może podejść dalej do przygotowań. Dobra. To nie wszystko. Ale zobaczcie, jakie dobre chłopaki, że podały dalej, mogli zatrzymać. Ale Hassan i Lupa widać sportowcy. A tymczasem hejter właśnie wziął łyka. Nie wiem, czy widziałeś, Tomku, nie wiem, czy widziałeś, co się właśnie wydarzyło. Dobra, tutaj masz na pokój. Ale stary, żubrowe to już mogłeś belwederka jakiegoś wziąć. Jeszcze to możesz mu dać. Patrz. Zobacz, czego się nauczyłem, tak jak lubisz, baw się dobrze. Ostatnio na treningach, patrz, czego się nauczyłem. Co robiłeś na treningach? Drodzy Państwo, to jest absurdalna sytuacja. No właśnie tak trenujesz. Tyle w temacie. Jeszcze sobie... Hejter, błagam. Żeś kupił najtańsze, no mogłeś to chociaż trzeba wybrać. Takie jakie lubisz, jakie pijesz, dlatego takie ci wziąłem. Nie, no nie masz, patrz, pokazać ci jaką ja piję, patrz. Ja taką piję, pa. Taką się pije, a nie jakąś najtańszą. Kasy nie masz? Na twoją mamę musiałeś zawalczyć, no, żeby kasa przyszła? Z tego co wiem, stary, to pijesz takie najtańsze. Masz, weź sobie. Tutaj, przed kolegami się pochwalisz, tutaj... że cię stać, masz. Masz, dobra, ja nie potrzebuję. Opiję twoje zwycięstwo, jak ja rozjebię 5 września. Najwyraźniej hejter jest zrobiony z butelek. No cóż, przedziwna sytuacja. Mariusz, teraz zupełnie na serio i bez żadnych żartów. Nie boisz się, że jeżeli rzeczywiście się nie przygotowujesz, to że Olejnik po prostu cię w tym oktagonie zdemoluje? Wydaje mi się... Demoluje to mało powiedziane, ja go tam rozpierdolę. Wydaje mi się, że nie, bo dużo nie trzeba na niego trenować, ponieważ ja już mam tam jakieś doświadczenie, trenowałem 7 lat judo, teraz sobie po prostu przypominam lekko. I wydaje mi się, że to się rozegra wszystko w parterze. No właśnie, Tomku, to w takim razie szybkie pytanie do ciebie, bo spodziewaliśmy się, że jeśli hejter, to parter, a jeśli ty, no to spodziewamy się, że będziesz chciał wykorzystać różnicę zasięgu i będziesz chciał skończyć przeciwnika w stójce. Powiem ci tak, on nie zdąży do tego parteru nawet dojść. Okej. Okay. Jakaś odpowiedź? No zobaczymy, nie? No co ja będę tutaj się pajaca zgrywał, tak jak on. Nie będę mówił jak będzie, zobaczymy jak będzie. Po prostu. Nie musisz zgrywać, bo już nim jesteś. Aha, no dobra, no i tyle. No. Okej, okay. Lupa, pytanie do ciebie. Zmiana przeciwnika, ale i, co chyba będziecie cieszyć, zmiana formuły. Czy cieszysz się, że pojedynek odbędzie się na zasadach MMA, czyli tak jak chciałeś się oryginalnie bić z Kasiuszem? To znaczy przez ostatnie 2 miesiące przygotowywałem się pod K1. Miał być Kasiusz, no niestety Kasiusz nie będzie. Ale tak czy inaczej, MMA, nie ma problemu, na MMA też będę gotowy. Okej, okay, Milonidas, pytanie do ciebie. W swoim debiucie rozmontowałeś faworyzowanego Kizo. Czy oglądałeś tę walkę, studiowałeś, żeby zobaczyć, co zrobiłeś dobrze, co zrobiłeś źle? To znaczy trochę błędów było w tej walce, ale plan od trenerów, to co miałem nakreślone, to zrealizowałem w 95%, nie? Jemu trzeba przykleić to do ręki, naprawdę. Powtórz, ostatnie zdanie, proszę. Mhm. Już powiedziałem. Ale ostatnie zdanie powtórz, do mikrofonu. Następne, proszę. dobrze, przygotowany. Media trening był robiony, dobrze. Tak, dokładnie, przygotowany. W takim razie pytanie do ciebie, Kamilu. Zawsze byłeś i jesteś powszechnie lubianą i szanowaną postacią, ale ostatnio wylało się na ciebie bardzo dużo krytyki i coraz więcej osób deklaruje wsparcie dla twojego rywala. Nawet Marcin Malczyński powiedział, że jeżeli chcesz uchodzić za profesjonalistę albo chcesz jakby aspirować do tego, żeby być profesjonalistą, nie możesz dopasowywać reguł pod siebie. Jak się z tym czujesz? Słuchaj, ale z tego co wiem, to profesjonaliści biją się w tych samych kategoriach wagowych, więc czemu w tym momencie ja mam być znowu lżejszy od swojego przeciwnika, tak? Bo ty chciałeś walki ze mną. Walcząc na Fame MMA 3, on również był ode mnie cięższy. On był cięższy ode mnie o 5 kg. Więc dlaczego to tak wygląda? Bo ty chciałeś tej walki ze mną, tak?
No dobrze, ale czemu miałeś być cięższy ode mnie? Ale jeśli to ty chcesz walki ze mną, to ja mam zbijać? Przegrałeś walkę, w której walczyliśmy w kategorii 7-7, to skoro chcesz rewanżu, powinna być w tej samej kategorii, nie? Słuchaj, jeżeli chodzi o te skrętówki, to przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że ja mogę w dniu dzisiejszym z nich zrezygnować, ponieważ nie zależy mi na nich. Bo w momencie, kiedy później wygram walkę, ludzie zarzucą mi, że wygrałem tą walkę przez to, że nie było tych skrętówek. Dlatego ja się nie boję tych skrętówek, mogę z nich dzisiaj zrezygnować i możesz ich używać. No właśnie, jakby myślę, że to jest bardzo ważny aspekt, bo jednak bardzo dużo osób mówi dokładnie tak, jak mówisz, że jeśli byś tę walkę wygrał, to wygrywasz z przeciwnikiem, któremu zabrałeś jakby bardzo ważną część arsenału. A w ogóle Maksymilianie, bo nie wszyscy, szczególnie młodsi fani, mogą nie wiedzieć, czym są skrętówki, gdybyś mógł wyjaśnić tak w paru słowach. Skrętówka to jest dźwignia na kolano i jest to jedna z moich ulubionych dźwigni, więc jest to dosyć moja mocna broń. Mhm. Chciałbyś się jakoś odnieść do tego? W sensie nie do tematu skrętówek, tylko właśnie do tego, że wiesz, że w momencie, kiedy byś pokonał Wiewióra, ludzie by zarzucali, że to nie jest czyste zwycięstwo. Nie, nie chciałbym. Okej, okay, w porządku. Tomku, w takim razie pytanie do ciebie. No, co sądzisz o zachowaniu twojego przeciwnika? Ty chciałeś w jakiś sposób go, nie wiem, ośmieszyć, dając mu ten alkohol, a on na to jak na lato. Czy to w jakiś sposób cię deprymuje, że on nie traktuje tego? Czy uważasz, że on to traktuje poważnie? Wiesz co, to jest jego sprawa, jak on to traktuje. Tak jak powiedziałem, no ja się do tej walki przygotowuję dość ostro. No i to, co się stanie, no to 5 września zobaczy hejterek, jak tam jego picie wody poszły. Czy w dobrą stronę, czy w złą. Hejterze, w takim razie pytanie do ciebie i no przepraszam, że ciągle drążymy wokół tego samego tematu, ale mam nadzieję, że rozumiesz. No tak, tak. Ludzie chcą wiedzieć, czy to rzeczywiście wszystko jest na pokaz, czy... Ale rzeczywiście. Ja nawet zdjęcie wstawiłem na swojego Instagrama z opisem. Jedno zdjęcie wstawiłem z treningu po prostu, żeby nie pokazywać tych treningów codziennie, tak jak on to robi, że bierze sobie torbę, idzie na trening, staje przed lustrem, robi zdjęcie i wraca do domu. Ja po prostu nie chcę czegoś takiego pokazywać sztucznego. Tak, na pokaz najebany na Instastory jesteś, że ledwo mówisz. No, tak, to story ja było indywidualnie dla ciebie i ty jesteś tak głupi, że spojrzałeś na to i stwierdziłeś, że tak jest. No. Tomku, w takim razie dopytam cię, czy uważasz, że rzeczywiście hejter jest na tyle przebiegły, na tyle chytry, że to wszystko jest jedna wielka gra, żebyś uwierzył w to, że on się nie przygotowuje, a on to później wykorzysta? No co ty, nie ma takiej opcji, jak to jest debil skończony i tyle o tym człowieku mogę powiedzieć. Hejter, no wydaje mi się, że jednak jest taka opcja, ponieważ wykorzystałem to, że jest niespełna rozumu i dlatego zrobiłem coś takiego. Okej. Okay. Tomek, jakoś chcesz się tego odnieść, że jesteś niespełna rozumu? Bym tu parę rzeczy teraz powiedział w tym momencie, ale to on jest maszynką do robienia hajsu kogoś. Ale co to ma do rzeczy teraz? I skąd ty możesz cokolwiek wiedzieć? Wiem więcej niż ci się zdaje, dobra. A tak? A jak się dowiedziałeś? No bo w twojej czym, ekipie... Czym tak zapłaciłeś? Ustami zapłaciłeś dzieje, za to? Wiesz. Komuś zrobiłeś coś za informację? No nie wiem, jak ty tam się dogadujesz. Dobrego coś komuś zrobiłeś? Jak ty tam się z kolegami dogadujesz? Do buźki tam wziąłeś, tak? I ci powiedzieli? Dobra, panowie, to już jest poziom dyskursu, który nawet nas już zaczyna żenować. Hejter, pytanie do ciebie. Wasz konflikt jest o tyle bardziej ognisty, bo wcześniej byliście przyjaciółmi. Ktoś nawet w Instastory mówiliście, że najlepszymi przyjaciółmi, kumplami. Czy wierzysz, że kiedykolwiek istnieje szansa na to, że pogodzicie się, że wrócicie do stanu sprzed tej walki, czy to już w tym momencie zaszło za daleko? Wydaje mi się, że może dojść do czegoś takiego, że się pogodzimy, ale oczekiwałbym przeprosin za te wszystkie obrazy i obelgi kierowane w moją stronę. Tomek, czy kiedykolwiek przeprosisz hejtera? Ja go za nic nie przepraszał, to on powinien po pierwsze przeprosić, a nie ja, bo to on jest sprzedajną kurwą za lajki. Znaczy ja nie toleruję formy przeprosin olejnika, więc nie dziękuję. Ale to jak już to ty powinieneś mnie przeprosić, a nie ja ciebie. Okej, to czekajcie, bo to jest ciekawe. Tomek, za co powinien cię przeprosić hejter? Hejter, za co powinien przeprosić cię olejnik? Za to, że to sprzedajna kurwa za lajki poszła do kamerzysty, żeby sobie fajmu zrobić i przyjaciela na to wyjebała. Ty paru wojebano. Kto na kolanach biegał?
i błagał o fejm. Ty, żeby dołączyć do kanału, robiłeś gorsze rzeczy, więc zamknij mordę, a taka różnica między nami jest, że my jesteśmy, że my jesteśmy stary, a ty jesteś parubą, która robi tylko im siano i tyle. Nie poprosili, żebym dołączył, rozumiesz? Ja byłem z nimi stary od 3 lat, bo byliśmy ziomkami, cały kanał ogarniałem, pomagałem im stary, weź sobie mi pieprzyć, na kolanach biegałeś i przychodziłeś już co trzeci odcinek, żeby załapać trochę fejmu i wykrzykiwałeś z tego Instagrama przez kamerę. Ty w kałuzie się taplałeś, żeby zrobić tam do kanału. Co ty a ja to robiłem, bo to byli ziomki stary, żeby dołączyć ale do ekipy, żeby zrobić dobre zasięgi, żeby zrobić viral taki, jaki zrobiliśmy. Ale każdy wie, jak a ty jest. Jesteś, ja ale jeszcze raz powiem, że parubą, która robi teraz tylko kasę tam i jesteś tyle ale to ty dla po kasę tak przychodzisz. Zwykłym śmieciem, wiesz o tym, że ty jesteś dla nich zwykłym śmieciem. Przecież to ty po kasę przychodzisz, co ty mi mówisz, że ja po kasę przychodzę? Jak stary, ty pierwsze co sobie to ty, auto kupujesz? To ty masz umowę, ja nigdy nie miałem tam. Dobrze, panowie ja nie mam nic. Muszę to przerwać, będziecie mieli okazję wyjaśnić sobie te różnice już za 6 dni w Oktagonie i jak powiedział Mielonidas, Oktagon zweryfikuje.